Z Ewangelii według świętego Marka. Na imię mi Legion, bo nas jest wielu. Legion kojarzy się z brutalnymi mężczyznami, którzy trzymają śmiertelną broń. I tak powinniśmy sobie wyobrażać złego ducha. Powinniśmy sobie wyobrażać złego ducha jak kogoś, kto jest karny, kto jest bezwolny, kto wykonuje rozkazy i nie ma żadnego obszaru decyzji. Zły duch, legiony złych duchów to całkowicie podporządkowane inteligencji szatana i jego złej woli hordy. Brutalne, bezmyślne, podłe, ale także gotowe uczynić każde zło. Jeśli więc myślimy o legionie, to tym razem nie o legionie walczących o prawdę, sprawiedliwość albo dobro, tylko raczej o hordzie bezmyślnych głupców, a jednocześnie o hordzie kierowanej przez kogoś wyjątkowo inteligentnego, okrutnego, bezlitosnego i podłego. Mamy prawo się bać, mamy obowiązek się bać takiego legionu, ale jednocześnie mamy jeszcze większy obowiązek pamiętać, że wszystkie legiony złych duchów zostały raz na zawsze na krzyżu pokonane i że Chrystus jest zwycięzcą, który zmiażdżył złego ducha. Do zobaczenia jutro.